proszę Państwa, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. To wyższa szkoła. To nie jest uniwersytet. No, ale prawie. Ale prawie. I zgodził się tutaj zastąpić i przeprowadzić ten wykład i odpowiedzieć nam na to ciekawe pytanie. Jezus, gdzie ty będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powitajmy się po chrześcijańsku. Tu będę się na głośnienie będzie lepiej do reżyserów, do nagrania. Nagrywacie. Jeszcze nie. No, no, bo ustawiam kamerę, bo nie mamy my się witamy po chrześcijańsku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i pytanie. Pytanie, kim jest człowiek i co z tego wynika? To jest bardzo poważne pytanie. To jest bardzo poważne pytanie, bo jakbyśmy poszli na ulicę Piotrkowską i byśmy zaczepiali po kolei ludzi i pytali się, kim jesteś, to spojrzeliby na nas jak na wariatów. No kim? No jestem człowiekiem. No to dobrze, ale kim jest człowiek? I koniec. Ale jeszcze byśmy zapytali, a ty człowieku wiesz, po co żyjesz? Znowu by spojrzeli na nas jak na wariatów. Dlatego, że większość ludzi nie zadaje sobie takich pytań w ogóle. Żyje, bo żyje. Kto sobie zadaje pytania, po co żyje? Teolog, filozof, jakiś mnich, prawda? Ktoś, kto prowadzi jakieś głębsze życie duchowe. Ci ludzie zadają sobie pytania o to, kim jest człowiek, po co człowiek żyje, po co się wziął na tej ziemi. Ale podobne pytania zadają sobie także ludzie, których dotknęło jakieś życiowe nieszczęście. Ktoś bliski zmarł, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jakiś krach, prawda, w interesach, i tak dalej. Tacy ludzie zdesperowani zadają sobie pytanie, po co ja tak naprawdę żyję. Taki człowiek, mówię, oprócz tych, no, którzy z racji swego zawodu czy powołania, jak mówię, filozof, teolog, prawda, osoba duchowna, zwłaszcza zakonnicy w zakonach jakichś bardziej kontemplacyjnych, zadają sobie pytania, po co żyję, kim jestem, po co żyję, i tak dalej, i tak dalej. Więc kim jest człowiek? Kim jest człowiek? No ktoś to wie, a człowiek jest osobą, ale zaraz. Pytanie następne, a kto to jest osoba w ogóle? Co to jest osoba? 100 lat temu, 100 czy 150 lat temu na takie pytanie, na tak postawione pytanie odpowiedziano by nam zupełnie inaczej niż dzisiaj. Bo dzisiaj to się kojarzy tak jednoznacznie, że osoba to jest człowiek. Bo się mówi, że 100 osób stało w kolejce, 20 osób zginęło w jakimś wypadku, a 150 lat temu by w ogóle nie zrozumiano tej kwestii. Bo osoba to jest treść duchowa, która nie umiera, więc jak może 100 osób zginąć? 100 ludzi zginęło. 100 osobników, ale nie 100 osób, bo osoba nie ginie. To chyba, że nie jest osobą. Norwid w marionetkach pisał, zapomnieć ludzi, a bywać u osób, więc on rozróżniał to, że jednak człowiek i osoba to są troszeczkę dwie różne rzeczy. Kim jest człowiek? Chrześcijanin nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości z tego typu kwestią. Po co? Wystarczy otworzyć Pismo Święte, Księgę Rodzaju. I co tam jest napisane? Pan Bóg stworzył człowieka na obraz swój i podobieństwo swoje. I ciekawe, to może się nie podobać, co niektórym, prawda, genderowcom, mężczyznom i niewiastom stworzył ich, jest napisane. Mężczyznom i niewiastom stworzył ich. O żadnej trzeciej płci tam nie ma mowy, prawda? Na swój obraz i swoje podobieństwo, no tak. Ale Bóg jest duchem. To o jaki obraz chodzi i o jakie podobieństwo chodzi? No, mówi się na przykład ręka Boża, tutaj to są takie antropomorfizmy, bo człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić ducha, więc próbuje sobie na różne sposoby jakby oswoić tego Pana Boga, który jest duchem. I na starych różnych malowidłach gdzieś tam widzimy taki staruszek siwy z brodą, siedzi gdzieś tam na chmurce jakiejś, prawda, i tak dalej. Tam gdzieś Pan Jezus jest, a tam gdzieś gołąbek, symbol Ducha Świętego, i to jest Trójca. A i ten, że ten Bóg Ojciec to jest taki starzec, taki z siwą brodą. No są takie wyobrażenia też w Apokalipsie Świętego Jana i w wielu innych miejscach Pisma Świętego, gdzie jest mowa o przedwiecznym siedzącym na tronie i tak dalej, no w postaci takiego jak starca. Ale właśnie jeżeli jest mowa, że człowiek jest stworzony na obraz Boży i na podobieństwo Boże,
to pytanie właśnie, w czym to podobieństwo się objawia? Skoro Bóg jest duchem niewidzialnym i tak dalej, to jak człowiek może być na podobieństwo Boże? I ojcowie Kościoła tak rozmyślali, doszli do wniosku, że to podobieństwo wyraża się nie w cechach fizycznych, bo to niemożliwe, ale w jakichś innych cechach. W jakich? Otóż na początku Księgi Rodzaju czytamy, że kiedy Pan Bóg stworzył różne istoty żyjące, to co zrobił? Przyprowadził je do człowieka, żeby człowiek ponadawał im nazwy. Żeby człowiek im ponadawał nazwy. W języku hebrajskim jest coś takiego, że w mentalności hebrajskiej, że ten, kto nadaje nazwy jakimś rzeczom, jest panem tych rzeczy. Pan Bóg, stworzywszy świat i różne istoty żywe, ale także przyrodę nieożywioną, jakby wezwał człowieka, żeby człowiek ponadawał temu wszystkiemu nazwy. Po co? Żeby człowiek nad tym panował. Stąd też człowieka nazywa się koroną Bożego stworzenia. Człowiek ma nad tym panować. Znać czyjeś imię w tamtym kręgu kulturowym znaczy tyle, co być panem tego. Dlaczego Pan Bóg odmówił Mojżeszowi podania swojego imienia na Synaju? Co ja mam powiedzieć Izraelitom, prawda, kiedy tam wrócę do nich, co mam im powiedzieć? Kto kazał mi wyprowadzić ich z Egiptu? Kto? A Pan Bóg mu nie podał swojego imienia. Powiedział, ja jestem ten, który jest. Echie asher echie, po hebrajsku tak, jestem ten, który istnieje. Nie podał mu imienia. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym kręgu kulturowym ludzie, znając czyjeś imię, jacyś tam guślarze, czarownicy, mogli zaklęciami zmuszać do posłuszeństwa taką istotę. Po co ci moje imię? Na co ci moje imię, prawda? Po co? No i są tacy ludzie, znam osobiście takich, którzy mówią, że albo Pan Bóg to przyrzekł, to Panie, Ty musisz, bo Ty przyrzekłeś, prawda? To jest takie szantażowanie Pana Boga. A Pan Bóg tego nie lubi. Nikt zresztą tego nie lubi. Nikt nie lubi być dociskanym, być szantażowanym. Ale mamy więc coś takiego, że Pan Bóg stworzył człowieka na obraz swój i podobieństwo swoje i jest napisane, wszystko poddał pod jego stopy. Psalm 8. Wszystko. Zwierzęta polne, ptaki powietrzne, wszystko poddał pod jego stopy. Jest napisane w Psalmie 8, uczyniłeś go niewiele mniejszym, to jest tłumaczenie Biblii księdza biskupa Romaniuka, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. W wielu innych tłumaczeniach jest od aniołów, od istot niebiańskich i tak dalej. U księdza Romaniuka jest uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. I to się zgadza z nauką greckich ojców Kościoła. Grzegorznyscy, Grzegorznazjanzu, prawda, i jeszcze inni ojcowie greccy. Właśnie tak nauczali. Człowiek jest niewiele mniejszy od Boga. Niewiele mniejszy od Boga. Nie jest mniejszy od aniołów. Według nauki ojców Kościoła i z samego Pisma Świętego wynika, że człowiek stoi wyżej od anioła. Bo anioł nie ma ciała, a człowiek ma ciało. W Apokalipsie Świętego Jana czytamy, kiedy święty Jan Ewangelista chciał upaść na twarz przed aniołem, to anioł mu nie pozwolił. Ja jestem tylko współsługą. Bogu oddaj pokłon, powiedział, prawda? Bogu oddaj pokłon, nie aniołowi, nie posłańcowi. Angelos znaczy po grecku posłaniec. Tak samo w Starym Testamencie Melech Elohim. Posłaniec Boga. Posłaniec. Posłaniec Boga, a nie posłaniec. I uczyniłeś go niewiele mniejszym nie od aniołów, jakby niektórzy chcieli, tylko od Boga. Bo to nie słowo Elohim użyte. Elohim. Oczywiście to słowo Elohim ma wiele znaczeń, może oznaczać też w ogóle istoty nie z tego świata, na przykład duchy. Na przykład duchy. Jest tam taki fragment w Księgach Samuela, kiedy czarownica wywołuje ducha Saula. Ducha Samuela, Saulowi wywołuje ducha Samuela i mówi, widzę Elohim wychodzący z ziemi. Znaczy tą zjawę taką nieziemską, widzę, jak wychodzi z ziemi. Ale to słowo Elohim na początku Biblii w Księdze Rodzaju oznacza Boga Stwórcę. Bereshit bara Elohim. Na początku stworzył Bóg. Więc uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga.
ta myśl została podchwycona właśnie przez ojców kapadockich, greccy ojcowie kościoła, ci wcześniejsi, i oni doszli do czegoś takiego, że Pan Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie, wcielając się. Bóg stał się człowiekiem po to, żeby człowiek mógł stać się kiedyś Bogiem, ale nie tym Bogiem, który jest tam już idei, to jest niemożliwe, prawda? To jest niemożliwe, ale chodzi o to, żeby człowiek stał się jak najbardziej podobny do Boga, bo na razie jest tylko podobizną Boga, obrazem Boga. Chodzi o to, żeby ten obraz i ten oryginał kiedyś stały się jednością. Czy to jest możliwe w ogóle? No, Calvin powie, to jest niemożliwe, prawda? Między Bogiem a człowiekiem jest przepaść, nie do zasypania i tak dalej. To samo mówi islam. Między Allahem a człowiekiem zwykłym jest przepaść, nie do zasypania po prostu i koniec. Człowiek może być tylko sługą Allaha, jego niewolnikiem i tak dalej, a chrześcijaństwo mówi co innego zupełnie. Dlatego nie ma żadnej wspólnej płaszczyzny. Nie ma. Islam mówi, że jestem niewolnikiem Allaha, mogę być niewolnikiem Allaha co najwyżej, a chrześcijaństwo mówi, że ja jestem powołany do tego, żeby być dzieckiem Bożym. To jest kolosalna różnica. Tu dziecko Boże, tu niewolnik, prawda? Więc kim jest człowiek? Stworzony na obraz i podobieństwo Boże, uczyniony odpowiedzialnym za wszystko, co Bóg zrobił na ziemi, powołany do tego, by stać się Bożym dzieckiem, Bożym synem. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Ogromne powołania. Człowiek jest kimś. Człowiek jest kimś. I godność człowieka wynika z tego, że jest drugi po Bogu. Tylko ten, co ten człowiek z sobą robi i z tą swoją godnością, co on z tym wszystkim robi. Czy ten, za przeproszeniem, uszczany pijak, który leży pod śmietnikiem, czy on przypomina dziecko Boże w tym momencie? Co on zrobił z tym swoim człowieczeństwem, z tą swoją godnością? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. I ten niewiele mniejszy od Boga uszczany leży pod śmietnikiem, prawda? To jest coś potwornego, to jest coś przerażającego. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu Światło Życie, bardzo lubił powtarzać, że trzeba, żeby coś zacząć robić, trzeba najpierw zerwać ze szkodliwymi mitami. I jednym z takich szkodliwych mitów to jest przekonanie głoszone w głuch powszechnie, że w Polsce mamy 90, niektórzy twierdzą 95% wierzących. Ksiądz Blachnicki mówił tak, zaraz. Skoro mamy w Polsce 5 milionów alkoholików i 10 milionów ludzi nadużywających alkoholu, no to gdzie są ci wierzący? No gdzie? Skoro mamy tylu i tylu złodziei, prawda, i tak dalej, takie statystyki, to gdzie są ci ludzie wierzący? To nie jest tak, że to się pokrywa jakoś, no bo to był jakiś obłęd. No nie można być jednocześnie dziewicą i prostytutką, prawda? No a tak to wygląda. W wolnej Europie była taka audycja wiara i życie. Czyli wiara sobie, życie sobie. I to ksiądz Blachnicki mówi, że Polacy tak przypominają taką żabę. Taka żaba siedzi sobie w bajorze, w kałuży, prawda? Cały czas, od czasu do czasu, żeby zaczerpnąć powietrza, wychyla pyszczek, bierze łyk powietrza, zrobi kum i z powrotem chlub do błotka. Bo w tym błotku jest jej dobrze. Że to tak właśnie ksiądz Blachnicki mówi, tak właśnie przeciętny Polak mówi. Tak. W niedzielę zejdzie do kościółka, prawda, pośpiewa sobie, a w poniedziałek żyje jak ostatnia świnia często. Bardzo często. Jaka schizofrenia, prawda, opanowała ten naród? Jaka schizofrenia? W niedzielę śpiewa. My chcemy Boga, by poddani. A w poniedziałek jest socjalistą. No tutaj się deklaruje jako zwolennik monarchii. Przyjdź królestwo twoje, się modli. No. No wyznanie wiary monarchisty. A za chwilę jest socjalistą w poniedziałek. Głosuje na socjalistów, prawda, to jakiś inny. I tak dalej. Więc fixum dirdum, jakby Nikodem Dyzma powiedział. Istne fixum dirdum. Prawda?
Tutaj śpiewa, my chcemy Boga, my poddani. Przyjdź królestwo Twoje. A tu od razu krok poza pół świątyni i już zupełnie inny człowiek. Doktor Jekyll, Mr. Hyde. Taka przemiana. I z panem Stanisławem Michalkiewiczem rozmawialiśmy kilkanaście lat temu, kiedy on pisał książkę Ulubione Ustroje Pana Boga, i doszliśmy do wniosku, że dopóki w Polsce ludziom nie zostanie przywrócony kręgosłup moralny, dopóty nic w tym kraju nie uda się zrobić. Nie uda się zrobić. Przykład. Kolega wstawił tydzień temu w internet film. Ten film odwiedziło ponad 9 tysięcy ludzi. 9 tysięcy ludzi w ciągu tygodnia. Tam był apel na samym początku o jakieś dofinansowanie. 50 groszy złotówka. Powiedzmy, gdyby 9 tysięcy osób wrzuciło po 50 groszy do skarbonki, były 4,5 tysiąca złotych, można byłoby następny film robić. Ani jeden grosz nie wpadł do skarbonki. Bo co? Bo Polacy, tak jak już wielokrotnie to powtarzałem, wyciągają tylko ręce, żeby ktoś przyszedł i dał. Gotowca. Oni są gotowca. Żeby ktoś przyszedł, położył im na tacy, podsunął pod nos, a oni jeszcze łaskawie będą grymazić, że zupa była niesłona. Na przykład. Tak. Więc obłęd w kramkach. Ja powiedziałem kiedyś, puściłem to w Polonii gdzieś tam. No Polonii podobno w Stanach tam jest kilkanaście milionów i tak dalej. Więc gdyby każdy z tych polonusów dorosłych, no przypuśćmy, że tych dorosłych tam jest, jest jedna trzecia, ze 4 miliony ludzi. Gdyby każdy z tych dorosłych polonusów wrzucił 50 centów rocznie, 50 centów rocznie do kapelusza, to pan Grzegorz Braun by robił 10 pełnometrażowych filmów rocznie. Tak. I internet się w tym momencie rozszalał. No jak to tak? Tu dawać 50 centów, ludzie kochani. Ludzie kochani, 50 centów. Kolega to samo zrobił w Anglii. Jak usłyszeli, że coś tam, gdzieś tam na coś, cisz. Pójdzie do pubu, 4 funty z haczykiem, prawda, byle piwo, nie? Tak. Czyli nawet jedno piwo rocznie, gdyby miał dać, to nie dam z Kubany. Ja po Stanach Zjednoczonych jeździłem tam, prawie 30 lat temu, tam zbieraliśmy fundusze na pewien cel, to Amerykanin do kapelusza mniej niż 20 dolarów nie wrzucił. Ale Polonus, to mu się ręce trzęsły, jak 25 centów miał wrzucić. No tak, taka jest prawda, niestety. Ze spotkań z Amerykanami to żeśmy mieli torbę banknotów, prawda? A ze spotkań z Polonią mieliśmy worek monet. Takie proporcje. Żebyśmy nie odbiegali od tematu. Właśnie kim jeszcze? Pewne rzeczy nas czekają. Pewna robota nas czeka. Ta robota, żeby była realizowana, potrzebne są pewne środki, których nie ma. Bo co? Bo ludzie, znakomita większość ludzi, ta statystyczna większość czeka, żeby ktoś przyszedł i dał. I to się odbija w wierszach nawet, to się odbija w pieśniach nawet kościelnych, prawda? Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Racz nam wrócić. To nie to, że my się weźmiemy do roboty, że coś tego, tylko nie. Pan Bóg ma nam wrócić, prawda? A my co? A my łaskawie przyjmiemy. O Panie, dziękujemy, prawda? I potem znowu nic nie będziemy robić. Nic. 1672 rok. Już gdzieś tam wieści docierają przez kupców, że potężna armia turecka idzie na Kamieniec. Kamieniec od kilkudziesięciu lat nienaprawiane mury, wszystko się sypie. Sejm pieniędzy nie chce dać. Szlachta mówi, o, to jest forteca ręką Bożą zbudowana, to nikt tego nie zdobędzie, nie? Tak. Tak, i się powoływali na coś, co podobno miał sułtan powiedzieć w 1621 roku, że miał się zapytać, jak to ten twierdzę tak obwarował, dostał odpowiedź Pan Bóg, a to nie chce Pan Bóg zdobywał, prawda? To miał powiedzieć sułtan. Otóż sułtana pod Kamieńcem nie było w 1621 roku w ogóle, to jest mit. No ale ludzie w to wierzyli, ludzie chętnie w różne rzeczy wierzą. Kim jest człowiek?
jak powiedziałem, niewiele mniejszy od Boga, czy on, ten człowiek, w ogóle wie, po pierwsze, czy on w ogóle wie, że jest niewiele mniejszy od Boga? Kto mu to ma powiedzieć? Kto? Kto? No przede wszystkim Kościół, ambona. Tu powinien się dowiadywać, że jest niewiele mniejszy od Boga. Ale zarazem powinien też się dowiadywać, że tak jak kiedyś mówiono, szlachectwo zobowiązuje. I to też zobowiązuje. Skoro ja jestem niewiele mniejszym od Boga, to zobowiązuje. To zobowiązuje. Ilu ludzi sobie zdaje sprawę z tego, kim jest i że są pewne obowiązki przed nim stoją, że ma pewne rzeczy do zrobienia. Przykazania. Zależy, jak się je tłumaczy. Można je tłumaczyć także jako obietnice. Nie jako zakazy i nakazy, ale też jako obietnice, bo tam jest taka forma użyta. Tam nie jest napisane nigdzie nie zabijaj. Nie ma tego przykazania nie zabijaj. To jest złe tłumaczenie, tak się ludziom wciska. Lot jest cały. Nie będziesz mordował, jest napisane. Tak, to jest taka forma. Nie będziesz. Nie będziesz kradł, nie będziesz tu założył, nie będziesz mordował, tak. To jest taka forma. Nie będziesz. To można tłumaczyć jako obietnicę. To co? Jeżeli będziesz chodził z Bogiem, jeżeli Duch Boży będzie tobą kierował, jeżeli Duch Boży będzie w tobie mieszkał, to ty nie będziesz kradł. Bo twoja natura ci na to nie pozwoli. Ta twoja natura nowa. Nowa. Co apostoł mówi? Kto jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jest nowym stworzeniem. Nie jest tym samym człowiekiem, tylko jest nowym stworzeniem, bo... I to znowu kwestia tłumaczenia. Ile rzeczy nam przychodzi koło uszu i w ogóle ile o innych rzeczach nie wiemy ze względu na złe tłumaczenia. Co to znaczy nawrócić się? Co to znaczy w ogóle? My się przyzwyczailiśmy pewne słowa odbierać tak automatycznie, bez zastanawiania się nad ich treścią. Co to znaczy zbawić, być zbawionym? Co to znaczy? Jakbyśmy sobie pytali pierwszego lepszego człowieka, powiedz mi, co to znaczy być zbawionym? A no pójść do nieba. A guzik pan. To nie o to chodzi. Bo po grecku sotyria, tłumaczone jako zbawienie, to jest uratowanie z czegoś. Uratowanie z czegoś. Soter po grecku to jest ten ratownik, ten, który ratuje, który wybawia. Mówimy zbawiciel, ale to jest staropolskie słowo. Zbawić znaczy wybawić od czegoś. Prawda? Od czegoś. Od czego? Od starej natury. Od tej starej natury, która mnie przymuszała na każdym kroku, jako tego starego człowieka, żebym się zachowywał nie jak to dziecko Boże, które zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boże, tylko jak świnia. Ta moja stara natura przymuszała mnie, żebym żył jak świnia, prawda? Tak. Był taki czas, kiedy ja też osobiście tak jest, uchlewałem się tak. Był taki czas. Tak. I mogę powiedzieć, że w wielu przypadkach po prostu, w wielu przypadkach ja sam tą swoją naturą otrzymaną od Pana Boga poniewierałem. Tak czy owak się zachowując, prawda? No głupi byłem, nie wiedziałem o pewnych rzeczach. Ale tak było. I teraz Pan Jezus sam mówi, że mamy naśladować Pana Boga. Pan Bóg mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, prawda? My tego nie traktujemy poważnie. Nasz naród i inne narody też tego, nikt tego nie traktuje dzisiaj poważnie, tego wezwania. No myślę, a tam rozrabiałem tego, pójdę se, zwłaszcza teraz okres wielkanocny, pójdę se do konfesjonału, wyspowiadam się, bo do widzenia już nie mam. Jak w ruskim cyrku. Było i nie mam. Jestem oczyszczony, prawda, i tak dalej, nie? I co? I po jakimś czasie znowu, jak ta żaba, wracam do tego bajora, o którym ksiądz Blachnicki mówił. I tak w kółko. Jaki to jest sens w tym? A żaden. A żaden. Dlatego, że tam w Piśmie Świętym nie ma żadnego słowa nawrócić się. Tam jest słowo, użyte słowo czasownik metanoim. To znaczy odmienić zupełnie swój sposób myślenia. Przemienić nous, umysł, rozum po grecku. Przemienić meta. Zmienić hierarchię wartości, zmienić sposób myślenia i tak dalej, bo
Nawrócenie, słowo nawrócenie jest hebraizmem. Czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy święty Paweł apostoł do Damaszku tam szedł, żeby wyłapać chrześcijan i dostarczyć ich w pętach do Jerozolimy. To tam jest napisane, że gdziekolwiek napotka uczniów tej drogi. I tak chrześcijan określano. Uczniowie drogi. Dopiero w Antiochii później pierwszy raz nazwano ich chrześcijanami. No, uczniowie drogi. Po hebrajsku droga to jest derek. Jeśli człowiek idzie drogą, dochodzi do pewnego momentu i ktoś mu mówi, albo sam dochodzi do wniosku, że idzie w niewłaściwym kierunku, to co musi zrobić? Zawrócić. Czyli co? Po staropolsku nawrócić. Szuf po hebrajsku. On musi tył zwrot zrobić i to jest nawrócenie. No ale on pozostaje tym samym człowiekiem. Prawda? Tym samym człowiekiem. On tylko zawrócił, prawda? Idąc w złym kierunku, zawrócił i teraz idzie w dobrym kierunku, ale on jest tym samym człowiekiem i on dalej będzie padał, dalej będzie głębiał różne popełnienia. Ale tam jest napisane, taka przypowieść była, kiedy jakaś wieża się zawaliła na jakichś ludzi, które tam zginęło ich sporo, a Jezus powiedział, i tam jest przetłumaczone, jeśli się nie nawrócicie, tak samo poginiecie. A właśnie o to chodzi, że tam jest napisane, że jeśli się nie nawrócicie. Tylko jeżeli nie przejdziecie tej metanoidy, czyli tej totalnej, wewnętrznej przemiany, to jest właśnie to. Nowy człowiek, o którym w Testamencie, w listach apostolskich bardzo dużo jest mowy o nowym człowieku, prawda? Nikt nie przyszywa do starego sukna nowy ład. Nikt nie nalewa młodego wina do starych bukłaków, nie? Musi się człowiek przemienić, znaczy się przemienić. On sam z siebie się nie przemieni, to jest robota Boża. Ale człowiek musi na to wyrazić zgodę, bo przecież jest napisane swoje u drzwi i kołacze, prawda? Jeśli kto słyszy głos mój i otworzy, to ja wejdę. Ale musi usłyszeć i musi otworzyć. Jeśli człowiek się zaprze, uprze, nie wpuści, nie ma to, nie zmieni się. Ale jest napisane, jeżeli się nie przemienicie, nie jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli się nie przemienicie, to wszystko, co resztę robicie, możecie się nie wiem ile modlić, nie wiem ile do kościoła chodzić i to nic nie pomoże człowieku. Jeżeli nie dostąpi tej wewnętrznej przemiany, jeżeli dostąpi tej wewnętrznej przemiany, wszystko to, co dotychczas mu przychodziło z wielkim trudem, ja mówię o życiu duchowym, stanie się dla niego czymś oczywistym i w tym kontekście zbawienie, wybawienie z czego? Z Matrixa, bo my żyjemy w Matrixie, my żyjemy w nierzeczywistości. I dopiero wtedy zaczniemy postrzegać pewne rzeczy takimi, jakimi one są naprawdę. Będziemy patrzyli zupełnie innymi oczyma. I to jest to, że my nie rozumiemy często ludzi żyjących jakimś tam życiem duchowym, bo na nas sprawia wrażenie właśnie wariatów, abnegatów, takich, owakich, nie? To oni żyją, a nie my. Bo żebyśmy nie wiem co mieli, na przykład powiedzmy Bill Gates na 50 miliardów dolarów, nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić takiej sumy. No i w pewnym momencie, prawda, pstryk, gościu się łapie za serce, padnie i co? I go spalą. I go spalą i tam 1,5 kilo popiołu, czy 2 kilo popiołu z niego zostanie. No a co z tą resztą? Co z tą resztą? On tego nie zabierze, prawda? I okazuje się w pewnych ekstremalnych sytuacjach, że różne rzeczy materialne, ale także różne istoty żywe. Istoty żywe. Dzieci, żona, kochanka, Bóg wie kto tam jeszcze. Piesek, kotek, prawda, ulubiony, ani rzecz materialna, ani istota żywa nie są w stanie zapełnić pustki w nas. Jakieś pustki, bo w pewnym momencie człowiek się przyłapuje na tym, że piesek, kotek, prawda, zdep, rozpacz straszna. No tak, no przywiązujemy się. Jakaś najbliższa istota, żona, córka, syn i tak dalej, matka, ojciec. Ile razy słyszymy taką kwestię w filmach, dla mnie to już jest idiotyczna kwestia, że ktoś tam, myśląc o jakiejś kobiecie, mówi, ja nie mogę bez ciebie żyć. No to on jest biedny. To jest bardzo biedny, jeżeli on nie może bez niej żyć. To znaczy, że on w ogóle nie wie, po co żyje. W każdym razie człowiek musi sobie odpowiedzieć, to nasi romantycy
o tym wielokrotnie mówi. Człowiek musi sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem. Człowiek jest osobą. Co to jest osoba? Tak? Filozof Becz już mówił, jednostkowa substancja rozumnej natury. To jest takie dosyć zawiłe, skomplikowane, ale mówię, człowiek jest osobą. Dlaczego? Bo mówimy, bo Bóg jest osobą. I nasi romantycy Krasiński, Norwid, Słowacki, Mickiewicz mówili, człowiek jest osobą, dlatego że Bóg jest osobą i poza Bogiem człowiek osobą być nie może. Bo Bóg jest źródłem osobowości i to Bóg nadaje osobowość. Nie ma innego źródła osobowości. Kto nie jest Bogu, nie jest osobą. To jest... Nasi romantycy tak to stwierdzali. I teraz, czytając Władcę Pierścieni, czytając zwłaszcza Silmariliona, to był geniusz. On pewne rzeczy chciał podsunąć ludziom, którzy już odeszli od myślenia takiego chrześcijańskiego, religijnego, kościelnego i pewne sprawy starał się im podsunąć w inny sposób, nie? Właśnie jak to ten początek Silmariliona i Iluvatar, czyli odpowiednik Boga Ojca, prawda? Najpierw sobie tam powołuje do życia Ainury, Ainurowie to jakby aniołowie i każdemu z nich tam przeznacza jakieś zadanie, ten robi tamto. No, ale wszyscy muszą to robić, wsłuchując się w głos Iluvatara i zgodnie z jego instrukcjami postępować i wtedy wszystko jest ok. A jeden Melkor, odpowiednik Lucyfera, chce robić po swojemu i wszystko chrzani. Bo jak Ainurowie stwarzają, prawda, Iluvatari, Ainurowie stwarzają, prawda, wszystko, co jest dobre. Wodę, lasy, góry i wreszcie istoty żywe, zwierzęta, ludzi, elfy. To co robi Melkor? Orki, gobliny, prawda? Różne te takie pokraki, paskudy, prawda, które znamy z Władcy Pierścieni. Bo co? Bo się nie wsłuchał w instrukcję, tylko chciał po swojemu robić. I człowiek tak samo, jeżeli człowiek coś robi poza źródłem życia, poza źródłem osobowości, chce robić na własną rękę, to chrzani po prostu, dlatego że gdzieś tam czegoś jakiegoś pierwiastkowo zawsze zabraknie. I to są takie rozważania nasze właśnie tutaj w kontekście świąt wielkanocnych, że człowiek po prostu, no kim jest, no przede wszystkim od tej strony czysto materialnej jest istotą bardzo kruchą. Jest bardzo kruchą istotą. Wiedzą to zwłaszcza ci, którzy muszą często lekarzy odwiedzać, prawda? Wiedzą, że wystarczy tam jakieś głupstwo gdzieś tam, no. Ja słyszałem o wielu przypadkach, że ktoś tam po prostu coś mu tam cięższego spadło na nogę i on umarł po jakimś czasie. On to zbagatelizował, no gdzieś tam coś mi na nogę spadło i co się zrobiło? Mały skrzep się zrobił, który to skrzep dotarł do serca, do mózgu i kapota, prawda? Coś takiego. Człowiek jest istotą bardzo kruchą, nie zna dnia ani godziny. Tylko, że człowiek nie chce o tym pamiętać. Człowiek to wypiera ze świadomości, wypiera. Zwłaszcza na Zachodzie. Tam broń, Panie Boże, cokolwiek mówić o starości, o chorobie, o śmierci. Nie, bo to jest niepoprawne politycznie. Mówię, takie udernice z Hollywood, prawda, robią po 5-6 operacji plastycznych, jak nie więcej, bo chcą być wiecznie młode, nie? Ja to mówię, jak schumowana Kleopatra, jedna z drugą, taka ta wygląda. W każdym razie zwariowanie na punkcie młodości. Roger Scruton napisał taką książkę Przewodnik po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych, którą ja wydałem jako wydawca kiedyś. I tam jest taki rozdział zatytułowany Euthanasia. Przypisany przez Y, youth, jak młodość po angielsku, tylko że tak samo to się wymawia jak eutanazja. Tak samo się to wymawia, euthanasia. Czyli kult młodości się tak samo wymawia, prawda, jak eutanazję. Tak, oni wydają ogromne pieniądze na Zachodzie. Ludzie chcą być wiecznie młodzi. Wyglądać. Tutaj lifting, tutaj botoksik, tutaj to, tutaj śmo, prawda? I co? No, któryś tam chyba, ten Rockefeller chyba, no, to już tam ileś tam razy miał operację wymiany serca, zdaje się, tak słyszałem, nie wiem. Ale to są ludzie, którzy myślą, że będą wiecznie żyli, a tymczasem Ewangelia mówi, był taki człowiek, który tak sobie mówi, zrobię to, a w nocy mu gdzieś tam powiedziano, a tej nocy zażądamy twojej duszy, no i co?
Mądrość ludowa, to właśnie z tym dawno rozprawiła, tylko z tym, że kto dzisiaj mądrości ludowej słucha. Kto? Kto? Człowiek się tym różni od zwierzęcia, że człowiek ma światopogląd. Osoba ma światopogląd. Ilu ludzi w Polsce ma dzisiaj światopogląd? Ilu ludzi w ogóle ma dzisiaj światopogląd? A co to jest światopogląd? Rosjanie mają piękną nazwę. Miro sozercanie. I to ma o wiele głębsze znaczenie niż to, co my mówimy światopogląd. Światopogląd to takie, a ja jestem socjalistą, a ja jestem komunistą, a ja jestem liberałem, że to jest światopogląd. To nie jest światopogląd. To jest pewna deklaracja, prawda, ideowa, polityczna, to nie jest światopogląd. Światopogląd to jest taka postawa wobec rzeczywistości, wobec tego wszystkiego, co mnie otacza. To jest taka postawa, która to wszystko postrzega jako pewną całość spójną i logiczną. Jedno z drugiego wynika, jedno z drugim się wiąże, ma początek i ma jakiś cel, ma sens i ma cel. I to są te dwa pytania, o cel i o sens. I te pytania małe dzieci zadają, a my to lekceważymy. Małe dziecko ciągle pyta i nieraz rodzica doprowadza do szewskiej pasy. Bo cały dzień chodzi tylko i pyta. I w końcu taki rodzic mówi, daj mi spokój, bać, to se fajkę obejrzyj, prawda, to tamto, nie? Ogromny błąd. Dziecko jest filozofem, małe dziecko jest filozofem. Arystoteles powiedział, filozofia się ze zdumienia bierze, ze zdziwienia. I dziecko wszędzie powie, ojej, ojej, tu błyśnie, burza jakaś tu i dziecko zadaje pytania. A rodzic zamiast odpowiadać na te pytania, to mu ja daj mi spokój. I włącza bajkę, prawda, głupią najczęściej jaką dzisiaj. Więc, bo co? Bo rodzice dzisiaj nie potrafią odpowiadać na pytania. Kiedyś rodzic na pytanie dziecka, chociażby najprostszy, najbardziej naiwny ten potrafił odpowiedzieć. I to szybko, bez zastanawiania, bo co? Bo kiedyś ludzie mieli światopogląd, najprostsi ludzie, niepiśmieni, mieli światopogląd. Patrzcie, bo mieli czas na układanie tego sobie w głowie, prawda? Bo mieli czas na co? Na to, żeby się zachwycać wschodem słońca, zachodem słońca, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Patrzcie, film Konopielka, czy powieść Konopielka. Kaziu swojemu synowi wykłada światopogląd, prawda? Lata są gorące, zimy są zimne, prawda? Lata takie różne, nie? Tak, to był jego światopogląd, to było wszystko spójne i logicznie, prawda? I zaprzeczeniem tego wszystkiego było to, co Pieczka mówił, jako ten dziad wędrowny, prawda? Że przyjdą takie czasy, kiedy krowy się będą ziemić, kobyły się będą dzielić, chłop z chłopem, a baba z babą spać będą Sodoma i Gomora, prawda? Tak. Ci ludzie mieli światopogląd, mieli wszystko poukładane. To było naiwne. Oczywiście, to było naiwne. To było absolutnie nic nie miało wspólnego z nauką, z jakimikolwiek dociekaniami, ale chłop, niepiśmienny chłop na wsi miał światopogląd. On ten świat postrzegał jako całość, jako pewną logiczną całość. I ten dziadek w Konopielce nie mógł pewnych rzeczy zrozumieć. Jak to może być, że chłop z chłopem, baba z babą, że to, że tamten... A Pan Bóg? Zadał pytanie, prawda? A Pan Bóg? A na zapiesz, Pan Bóg to teraz daleko. O. Ale właśnie ten człowiek niepiśmienny, ten prosty wieśniak, zżyty z przyrodą, tak. Zżyty z przyrodą, obserwując zmiany następujące w przyrodzie, pewne cykle i tak dalej, on widział w tym sens, on widział w tym celowość. Współczesny człowiek, zwłaszcza mieszczuch, nie zastanawia się nad tymi rzeczami w ogóle. Zastanawia się, żyje, bo żyje, prawda? Żyje, bo żyje. I teraz właśnie o wiele prościej jest dojść do pewnych rzeczy, mieszkając na wsi, nie mieszkając w mieście. Ale zauważcie to, co powiedziałem, dziecko, małe dziecko. Małe dziecko jest filozofem, zadaje pytania filozoficzne. A skąd się wzięło to? A skąd się wzięło tamto? Dlaczego gwiazdy, prawda, gdzieś tam sobie wiszą, a nie spadają na głowę? To są filozoficzne pytania. Tak. Mało tego, i każdy, kto zadaje takie pytania, na przykład, a skąd się to wzięło, a po co to istnieje, właśnie, po co istnieją te gwiazdy, w jakim celu one istnieją, w jakim celu to i tak dalej, to ten człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, że on jest metafizykiem. Tak samo nie zdaje sprawy sobie z tego, że jest filozofem, że jest metafizykiem, jak Molierowski pan Jourdain nie zdawał sobie sprawy z tego, że mówiąc mówi prozą.
Człowiek, który zadaje sobie takie pytania, jest filozofem naturalnym, jest metafizykiem. Tak. Ja mówię, bo światopogląd to nie jest rzecz taka, że on każdy punkt tutaj udowodni naukowo, laboratoryjnie, bo to tak zważy, zmierzy szkiełko oko. Nie. To musi być jakiś system bardzo spójny, bardzo logiczny, chociaż być w ogóle zupełnie nienaukowy, zupełnie naiwny. Zupełnie na inne postrzeganie. Jak ktoś nam potrafi wytłumaczyć, że Ziemia na przykład jest płaska, prawda, i oparta na przykład na czterech słoniach, prawda, spoczywa sobie i tak dalej. Ale jeżeli on wywiedzie z tego całą rzeczywistość, potrafi wytłumaczyć w taki sposób, to okej, on ma światopogląd. Jaki ma, taki ma z naszego punktu widzenia błędny, naiwny i tak dalej, ale ma. Dlatego, że on postrzega całą rzeczywistość jako całość, który każdy element ma swoje miejsce gdzieś tam wyznaczone i tak dalej, i tak dalej. To taki człowiek ma światopogląd. A większość ludzi dzisiaj światopoglądu żadnego nie ma. Nie ma. Nachapać się, wrażenia. Jak najwięcej przyjemności, jak najmniej przykrości, prawda? I to jest jakby tak przejść. Ale dobra, ale powiedzieć no facet. Dobra, przypuśćmy, że będziesz długo żył. Dożyjesz tam setki czy tamtego. Na pewnym momencie, że tak się brzydko wyrażę, wyciągniesz kopyta, no i co? I on dalej nie wybiega już myślą, bo on nie wierzy w to, że można żyć wiecznie. On nie wierzy. On mówi, ach, no tak, no jak dzieci na płodze, prawda, no to się przedłużę, prawda, gdzieś tam, albo dokonam jakichś wielkich odkryć, albo stworzę jakieś dzieła sztuki, prawda, to tamto pamięć o mnie nie przeminie i w tym sensie się unieśmiertelnie. Tak. Człowiek współczesny wydaje mu się, że jest taki nowoczesny, ponieważ nie wierzy w to, co kiedyś tam gdzieś tam mówiono. Ach, Jezus mówi, jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Ja się tak zacząłem nad tym zastanawiać. Jak to jest? Że ludzie dawniej wierzyli w to, a potem przestali w to wierzyć. I wiecie, co mnie najbardziej uderzyło? Jedna rzecz. Smoki. Słuchajcie, taki sam obraz smoka, wizerunek smoka, opis właściwości smoka spotkamy na Islandii i w Japonii. Pomimo tego, że to są tysiące kilometrów i to w czasach, w których po prostu no, podróże trwały tak długo, że to byłoby absolutnie niemożliwe, żeby gdzieś to było przenoszone i tak dalej. Tak samo ludzie widzieli smoka w Japonii, jak w Islandii. Tak samo. Czy to jest rzecz przypadku? Nie ma przypadków dla człowieka, który posiada światopogląd, nie istnieje coś takiego jak przypadek, bo zależy od tego, jak on to tłumaczy, czy to tłumaczy tam powiedzmy naukowo, czy to tłumaczy w jakiś taki sposób bardziej mitologiczny. Wszystko się wiąże w pewną logiczną całość. I nawet ludzie, którzy należeli do pewnych formacji, no na przykład pozytywiści, którzy odrzucali jakieś tam metafizyki i tak dalej, wszystko właśnie zbadać, zmierzyć i oko, wszystko znajdzie racjonalne wytłumaczenie. Był nieprawdopodobnie popularny na przełomie stuleci pisarz, zresztą laureat Nagrody Nobla Maurycy Metternich. No, napisał kilka genialnych książek, mam zresztą te książki, na przykład Inteligencja kwiatów. Niesamowita rzecz, na mnie zrobiło to takie wrażenie, że sam musiałem to wypróbować. Musiał to wypróbować, bo no, człowiek taki już jest, że musi pewne rzeczy zbadać. I on opisywał takie doświadczenie. Weźmy roślinę, która szybko rośnie i się pnie. Prawda? Jakiś groszek taki pachnący, coś takiego. I mówi, weźmy jakąś nasłonecznioną stronę domu, zasadźmy ten groszek przy ścianie i w odległości tam powiedzmy pół metra od tego zasadzonego groszku postawmy grabie, opierając je trzonkiem o ścianę. Ten groszek wypuszczał pęd. Co ciekawe, ten pęd szedł w stronę tych grabi i zaczynał iść w górę, owijając się dookoła tego trzonka grabi. A potem delikatnie odwiń tą roślinkę i przestaw grabie w tą stronę. Po iluś dniach ten pęd zawrócił w stronę tamtych grabi.
skąd ten pęd, w cudzysłowie, wiedział, prawda, że ja przestawiłem te gehanny i że je przestawiłem akurat tam. To jest coś niesamowitego. Ileż to razy przyszło nam się śmiać z ludzi, nabijać z ludzi, którzy gadali do roślin, prawda? A jest udowodnione. Fizycy udowodnili, podłączając tam jakieś urządzonka, prawda, że jak tam ktoś czule do roślinki przemawiał, tam głaskał liści i tak dalej, to tam jakieś reakcje, prawda, zachodziły w komórkach tej roślinki, prawda, i tak dalej. Napisał też książkę o inteligencji pszczół, Metternich. Pokazał, co się dzieje w ulu, prawda. To są niesamowite rzeczy, a wtedy się Metternicha w ogóle zna nikt, prawda, oprócz ludzi, którzy się literaturą, filozofią interesują i tak dalej, i tak dalej. Więc świat jest pełen tajemnic, tylko że współczesny człowiek już nie pyta. Dlaczego? Bo gadżety zabijają w nim ciekawość. Gadżety. Małe dziecko, które zadawało mnóstwo pytań i które dokonywało eksperymentów, no nieraz te eksperymenty się źle kończyły, jest inna sprawa, bo tam dzieciak, prawda, podłógł się, zleciał gdzieś tam z czegoś, coś sobie krzywdę zrobił. Tak bywało, tak. Ja należałem akurat do takich dzieci, które musiały wszystko wypróbować na własnej skórze. Tak. Ale dziecko zdobywało doświadczenie. Dzisiaj takie dziecko małe, od małości, jest, ja to się śmieję, ma początki choroby Parkinsona. Bo dostaje od tatusia, od mamusi, prawda, smartfonik czy coś takiego i mu już ten paluszek tak chodzi. Jak u chorych na chorobę Parkinsona. Już ten paluszek chodzi. I po jakimś czasie taki dzieciak, on już sobie nie wyobraża życia bez tego, już nie powiem czego, prawda. Jak mu zabiorą, to będzie wył. Dzieci w szkołach się licytują, kto ma lepszego smartfonika, prawda? Kto ma droższego, bardziej wypasionego, jak to mówią, i tak dalej, i tak dalej. Bo i te dzieci mają zabitą naturalną ciekawość świata. Bo dla nich to jest wszystko takie. Japończycy podobno w pewnym momencie zabronili używania kalkulatorów w szkole i od ruskich kupili liczbę. Dlaczego za Niemców, za okupacji hitlerowskiej, księgowym się całkiem nieźle żyło w Polsce? Niemcy nie prześladowali księgowych. Dlaczego? Bo zauważyli urzędnicy niemieccy i ludzie handlu, bankowości i tak dalej, że polski księgowy, czy polski jakiś handlowiec błyskawicznie naliczy do obliczy to, co im by zajmowało kupę czasu. To paluszkiem broni, pach, jak widziałem kobitki na Ukrainie, w sklepach wiejskich, jak liczą na liczydle, dwa razy szybciej od kalkulatora. I Niemcy wystawiali specjalne papiery, prawda, księgowym i tak dalej. Mało tego, takich ludzi zgarniali, prawda, tych księgowych, żeby uczyli ich księgowych, jak liczyć na liczydłach. To szok przeżyłem, jak się o tym dowiedziałem. Tak. Bo co? Bo i właśnie tym dzieciom, tym małym dzieciom zabija się w nich tą naturalną ciekawość. Odbiera im się możliwość zadawania pytań, bo te dzieci już się tam bawią tymi, one już nie zadają pytań. One, myśmy na przykład jakieś z kolegami dorywali jakiekolwiek tam szkła powiększające, soczewki i tak dalej, żeśmy tam próbowali się gapić na księżyc, żeśmy konstruowali. Nie ma naturalnej ciekawości. Nie ma po prostu. Więc jeżeli człowiek sobie nie uświadamia nawet tego, kim jest. Przeciętny człowiek, taki na Piotrkowskiej spotkany gdzieś człowiek, on nie wie, kim naprawdę jest. No jestem człowiekiem, na kim jest człowiek, no to ja wiem. To wtedy jest groźna rzecz. Dlatego, że człowiek sam siebie redukuje. Tak, ja jestem cząstką przyrody, jestem częścią przyrody, jestem zwierzątkiem z gatunku Homo sapiens, prawda, a może czasami Lepo sapiens, prawda, więc każdy totalitaryzm, zabierając się do likwidacji jakiejś grupy ludzi, musi najpierw tą grupę ludzi odczłowieczyć. Tak, pozbawić cech ludzkich i przylepić jakieś cechy wzbudzające niechęć czy obrzydzenie innych. Na przykład, jak propaganda hitlerowska przedstawiała Żydów? Jako szczury, wszy, karaluchy i tak dalej. Odczłowieczenie i utożsamienie z jakimś stworzonkiem wzbudzającym odrazę. Jak to wbijano już małym dzieciom, prawda, do głowy i tak dalej,
To właśnie tak to jest. To właśnie tak to jest. To potem dla takiego 16-latka, co jacyś podludzie, prawda, i tak dalej. Albo inaczej w czasach naszych współczesnych. Pewien minister, prawda, jak to mówił o dożyleniu watahy. Z czym się nam kojarzy watacha? No myśliwi to wiedzą. Z wilkiem, prawda, z jakimś drapieżnikiem dzikim, prawda, który właśnie nie da się oswoić, prawda, gdzieś tam czyni szkody i tak dalej. Dorżnąć watachę, prawda, mamy o pewien minister. A drugi pan minister, taki to tam prawie że się opluwał mówiąc, mówił, że to jest bydło jakieś, prawda. Tam. Przeciwnika trzeba odczłowieczyć, trzeba go zohydzić, prawda. Pokazać, że on już nie jest człowiekiem. On nie ma tej godności tego dziecka Bożego. On nie ma tej godności tej istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. On nie ma tej godności istoty będącej niewiele mniejszą od Boga i tak dalej. Trzeba go porównać do jakiegoś zwierzęcia i to zwierzęcia obrzydliwego, jak właśnie wszy, jakieś karaluchy czy szczury i tak dalej. Więc, kim jest człowiek? Wiemy. Ale kim jest człowiek, możemy tak naprawdę dowiedzieć się tylko i wyłącznie z nauk chrześcijaństwa. Bo mówię, ani buddyzm, ani islam i tak dalej nie odpowiedzą nam na to pytanie w taki sposób, w jaki na nie odpowiada chrześcijaństwo. To jest raz. Druga sprawa to jest, jeżeli wiemy, kim jesteśmy, wiemy, ku czemu zdążamy, to też wiemy, że żadna rzecz, żadna istota żywa, czy żadna rzecz materialna nie jest w stanie nas zdominować do tego stopnia, żebyśmy się w tym zatracili i żebyśmy po prostu zgubieni. No choćby ideologia. Prawda? Jakby wielu ludzi się daje opętać ideologii jakiejś. Czy o to chodzi? Zawsze za każdą ideologią stoi jakiś cwaniak, który na tym korzysta. Jakiś wodzuś, jakiś Napoleonek, jakiś Hitlerek, jakiś Stalinek, prawda, gdzieś tam, nie? I teraz postrzeganie człowieka przez drugiego człowieka, jeżeli ten drugi człowiek wie, kim jest, wie, na czym polega człowieczeństwo, to postrzeganie tych innych ludzi przez tego człowieka będzie prowadziło ku wielkim rzeczom. To jest to, co ja wielokrotnie mówię, gdy teraz będziemy o tym film robić. Na przykład przemysłowcy łódzcy, fabrykanci łódzcy. Czy oni musieli budować szpitale? Czy taki fabrykant musiał budować szpital Korczaka? No nie musiał. Czy musiał budować szpital Jonszera? Czy musiał budować szkołę, straż pożarną, żłobek, przedszkole, filharmonię, kościół, cerkiew, Bóg wie co tam jeszcze, czy musiał to robić? Nie musiał, nikt mu tego nie nakazywał. On chciał to robić. Bo on miał takie, a nie inne postrzeganie świata. Bo on miał takie, a nie inne postrzeganie ludzi. On miał takie postrzeganie pracownika swojego. To nie jest cytrynka do wyciśnięcia, bo to jest żywy człowiek, który ma żonę, ma dzieci, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ta przypowieść, prawda, ta powieść wigilijna Dickensa, Ebenezerze Scrooge'u, prawda? I to nazwisko tego Scrooge'a w języku angielskim funkcjonuje dzisiaj. Prawda? Don't Scrooge, prawda? Nie bądź skąpcem. Po angielsku, don't Scrooge. Od nazwiska jego. I to jest to. Zupełnie inne postrzeganie człowieka przez człowieka. Takie życzliwe podejście i tak dalej. Ale to też dotyczy drugiej strony. To też dotyczy drugiej strony, że ten pracownik nie postrzega tego swojego pracodawcy jako kogoś, kto jest jego wrogiem. Prawda? Zauważmy tę postawę tego pracownika, Scrooge'a, jak ta żona tam nieraz, to żona go nakręca, przecież to jest taki, żeby go tam, on ją prostuje. Bo on miał chrześcijańskie postrzeganie. On mówi, nie, to jest biedny człowiek, że on tak mówi, że on ma taki stosunek do mnie i tak dalej, to on jest biedny, nie? No i ten człowiek, ten pracownik, ten, przez tego Scrooge'a tam wyciskany jak cytrynka i tak dalej, i skulony, zmarznięty, bo Scrooge tam skąpił węgla, prawda, do kominka i tak dalej. Ten człowiek mu dobrze życzy. Ten człowiek ma zupełnie życzliwy do niego stosunek, on mu dobrze życzy. Tak samo ten jego tam jakieś świadczenie, czy ktoś, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To zmienia perspektywę zupełnie. I teraz
właśnie nasze zadanie polegać by miało na uświadamianiu naszym rodakom, kim oni naprawdę są. Kim oni naprawdę są. Bo jeżeli większość naszych rodaków nie wie, kim jest, no to później będzie tak, jak jest, że za jedyne wyjście w sytuacji będą uważać wybory. Oni myślą, że wrzucenie kartki albo nie wrzucenie kartki cokolwiek zmieni, cokolwiek rozwiąże. Nie rozwiąże. Nie na tym etapie, nie na tym poziomie. Nie na tym poziomie. Jeżeli my się zastanowimy dobrze, kim jesteśmy, do czego zmierzamy, jakie jest nasze powołanie, że to szlachectwo, to powołanie nas do czegoś zobowiązuje, jeżeli my to sobie na co dzień uświadamiamy, to rozglądając się dookoła i widząc, jak co robią nasi bliźni, prawda, różni i tak dalej, sąsiedzi i tak dalej, członkowie rodziny, nieraz najbliższej rodziny, to nas to troszeczkę przeraża. No ale to nas jednocześnie mobilizuje. Ja myślę, że tutaj więcej na ten temat tutaj można byłoby gadać, tylko po co? To nasz rodak August Ciężkowski napisał w trzech tomach takie dzieło Ojcze Nasz. On to pisał w XIX wieku jeszcze. On umarł w latach 80. i kazał synowi to wydać, kiedy nadejdzie czas. Mi się wydaje, że ten czas jeszcze nie nadszedł. Bo on tam pisał, że ludzie po prostu w ogóle nie rozumieją tego wszystkiego. Nie rozumieją, bo ten świat by wyglądał zupełnie inaczej, gdyby rzeczywiście ludzie rozumieli, kim są. No, słuchajcie, no, kto dzisiaj czyta powieści Dickensa? No kto? No, garstka ludzi czyta powieści Dickensa, a tam jest pokazany ten świat tego handełestwa, takiego brutalnego, wulgarnego, jest pokazany od podszewki, jak się wpływa na wyspie Louis, prawda, do portu w Stornoway, to po lewej stronie widać piękny pałac, w którym jest taki sobie człowiek, no nie wiem, jak go nazwać, który handlował z Chinami i zmuszał Chińczyków do przyjmowania w charakterze zapłaty popiół. Do tego człowiek jest zdolny, ale czy do tego człowiek jest powołany? Pewno nie, ale my już o tym wiemy. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Ja mówię. Tak, bardzo. Które sobie zanotowałem. Przepraszam za telefonem. Aha, właśnie. Bo wspomniał pan doktor o tym, że Polacy tacy są i tacy byli, że wyciągają rękę i my z chęcią weźmiemy, tylko nam dajcie. Znakomita większość. Nie wszyscy, ale znakomita większość. Czy nie uważa pan, że tak będzie, dopóki... Bo ja nie wiem, do czego zmierzamy. Dlatego, że jak mamy to zmienić? Czy mamy edukować w jakimś sensie? Bo z tego wnioskowałem, że jedynym lekarstwem jest jakaś edukacja. Moim zdaniem na tym to nie polega, dlatego że żyjemy w takim państwie, że nawet jakbyśmy mówili czy dzieciom, czy dorosłym, że dawanie jest B, no to automatycznie oni by poszli z tej lekcji by poszli w rzeczywistość, to automatycznie ktoś by w tą rękę im coś tam nasypywał. Czy to nie powinno polegać na tym, że ludziom, w szczególności w Polsce, poprzez moim zdaniem lata komunizmu, powinniśmy po prostu narzucić takie rozwiązania, które by przyzwyczaiły ludzi, czy to w pierwszym pokoleniu, czy w drugim pokoleniu, że nikt za darmo nic nie daje. Znaczy i tak i nie, dlatego że po pierwsze ja mówiłem tutaj o pewnych postawach wygodnickich takich. Ja się nie będę gdzieś tam do tego czy do tamtego przykładał, bo inni, cały czas patrzenie na innych, a niech inni to, a niech inni tamto, a ja nie, prawda? Znamy takie przykłady, no chociaż jest tutaj w pewnym miejscu w Łodzi osiedle dosyć zamożnych ludzi, bardzo parszywa droga, prawda? Bardzo parszywa droga. Dlaczego ta droga jest taka parszywa? Albo ci ludzie nie mają zamiaru się przyłożyć do tego, żeby coś z tą drogą zrobić. Nie mają zamiaru. Czekają, aż ktoś zrobi. Najlepiej państwo.
niech zrobi, w 100%. Bo tam coś byli zaproponowane, tak, że... Ja właśnie o tym mówię, że przez te 60 lat komunizmu, który mieliśmy i takiego państwa opiekuńczego, które wszystko robiło za nas, czy my teraz jesteśmy w stanie sami się odzwyczaić od takiego czegoś? Czy nie moim zdaniem musimy czekać na taki moment historyczny, w którym przyjdzie ktoś i kolokwialnie weźmie nas za ryj i po prostu powie, że ma być tak, a nie inaczej, bo ludzie się nie odzwyczają od takiego czegoś. Moim zdaniem takie ramy prawne, jakie teraz mamy, po prostu nie przewiduje takiej sytuacji, że za mojego, czy tam nawet za przyszłego pokolenia życia coś się w Polsce zmieni. Oczywiście, ale rzeczywiście cały system jest nastawiony, chociażby to słynny 500+, prawda? Tak. A ja się założę, że za parę miesięcy ci, którzy mieliby tam niby dostać te 500+, powiedzą, a co to jest 500? 700 co najmniej, prawda? Ale jak dostaną 700, powiedzą, a co to jest 700? Przecież koszty rosną, prawda? Tak, tym, co dostają za darmo, ciągle będzie za mało. Ciągle będzie za mało, prawda? Więc oczywiście, że cały system, nie tylko polski, ale w ogóle w świecie, wszystko rozpuszcza. Z tym, że tych, których się rozpuszcza, jest dużo więcej. I istnieje obawa, że w pewnym momencie, jak zabraknie tego koryta, to jakiś cwaniaczek wyprowadzi te tłumy na ulicę. I tak może być. Te tłumy przyzwyczajone do darmochy, prawda, zostaną wyprowadzone na ulicę pod hasłami, bo nam się należy. Bo nam się należy. Jakieś wykpiłem takie postawy. Krzysztof Teodor Teplitz z tego czasu bardzo się tam wykłócał w różnych mediach i tak dalej, że państwo powinno tutaj dotować, sponsorować kulturę, bo to, bo tamto. A ja wyczułem pismo nosem, że jemu chodzi o coś dla siebie. I rzeczywiście chodziło mu o to, że za parę tygodni później ja się dowiaduję, że zostało utworzone pismo, zostało pismo Wiadomości Kulturalne, na którego czele on akurat stanął, prawda? Więc napisałem taki kawałek do najwyższego czasu, który pan Stanisław Michalkiewicz, będąc wtedy redaktorem naczelnym, nadał mu tytuł Szmal dla Kulturtreiderów. Taki był tytuł, chyba 94 rok, pewnie był 93, dokładnie nie pamiętam. Ale ja sobie tam pozwoliłem na kpinę, prawda, w tym artykule, że mówię, że społeczeństwu się należy to, że społeczeństwu się należy tamto, społeczeństwu się należy tamto, oczywiście za darmo. Więc ja tam napisałem, że no niedługo okaże się, że społeczeństwu, w cudzysłowie piszą, należą się darmowe skrobanki i pokondonie dla młodzieży też się należy. Tak sobie zakpiłem, prawda? Tak. No i wówczas na to właśnie zareagował pewien człowiek, później nawet był wicepremierem, prawda? Ja wtedy był jeszcze bardzo młody, no też w takim duchu, że się należy, co ja robię, ja to bym podbierał Polakom prawo do tego, do tamtego. No nie. Natomiast zdecydowanie ma pan rację. Oczywiście trzeba by zacząć od tego, że ja myślę, że kpina, satyra, kpina, szyderstwo to jest potężna broń, że to trzeba ludziom po prostu pokazywać, tak obrzydzać, wyszydzać, prawda, pewne postawy. Jak ja na przykład mówię od długiego czasu wszędzie publicznie nie używam słowa demokracja, albo mówię dysmokracja, to będą ośmieszając to troszkę. To też trzeba właśnie tak robić, że to jest właśnie ta postawa żebracza po prostu nie przystoi, ale ci ludzie muszą poczuć, że istnieje inny świat, że istnieje coś takiego jak wykluczenie, prawda, też. Wykluczenie uważam spełnia w pewnych momentach bardzo pożyteczną rolę, że wiadomo, że ten i ten tu i tu nie ma prawa wstępu, na przykład, bo inaczej to demokrację mamy, prawda, dysmokrację i wszędzie się pcha i wszędzie gdzieś tam, nie. Trzeba ośmieszać pewne absurdy dysmokracji, prawda, bo to wynika z dysmokracji. Cwaniacy przekupują, prawda, gawień przekupują, prawda, żeby na nich głosowała. I ponieważ tamtych zawsze będzie więcej od tych, to nie daj Boże. No przypuśćmy, że jest ktoś, przychodzi ktoś, człowiek silnej ręki, ma wpływy w wojsku, w służbach, w policji, w tym, w tamtym i chce, tak jak pan powiedział, wziąć za mordejcą, to nagle znajdzie się jakaś grupka, taka jak tego pana z tym kucykiem tego dziwnego, prawda, który tam hałasuje po ulicach ostatnio, którzy zaczną
kablować Polskę do instytucji międzynarodowej, że to faszyzm, prawda, że lud się gdzieś tam prześladuje, że to, że tamto, i nasi najbliżsi sąsiedzi będą nam tutaj wyruździć i będą nam tu grozić, że jak demokracji nie będzie, nie utrzymamy demokracji, to oni w obronie demokracji będą interweniować, prawda. To by trzeba było troszeczkę sobie jeszcze zabezpieczyć tyły i boki, troszeczkę sojuszników znaleźć i zrobić coś wespół w zespół, na przykład z Czechami, z Węgrami i tak dalej. A my na przykład plujemy na takiego, znaczy my, no, te władze, na, media, na Łukaszenkę, prawda, nie? Ja mówię, gdyby nie Łukaszenka, to by nie było żadnych tam Polaków na Białorusi, bo nacjonaliści białoruscy zawsze mówili, że na Białorusi nie ma Polaków, tylko są spolonizowani Białorusini, prawda. Więc a my hołubimy ich, prawda, jeszcze im jakieś tam radyjko fundując to tamto, nie? Za pieniądze polskiego podatnika. To jest kwestia złożona, ale mówię, bo żeby nie wylać dziecka z kąpielą, uważam, że no, ludziom, które spotkały takie czy inne życiowe jakieś tam nieszczęścia takie i owakie, w miarę możliwości należy pomóc. Natomiast jeżeli ktoś ma dwie ręce, jest zdrowy i może pracować i ma możliwość pracować, a nie chce pracować, a to wtedy trzeba stosować bezwzględnie reguły świętego Pawła. Kto nie chce pracować, niech nie je. Kto nie chce pracować, niech nie je, prawda? Jeżeli nie chce. Bo jeżeli, przypuśćmy, że ktoś naprawdę może pracować i ma możliwości, dają mu jakąś pracę, a on powie, za takie pieniądze to ja nie będę pracował, to ja sobie wolę iść na zasiłek. A takiego trzeba tępić. A takiego trzeba tępić po prostu, jeżeli on ma taki stosunek do pracy. Ale równie trzeba tępić takiego, który wykorzystując pewne sytuacje, na przykład, no przypuśćmy, monopolizując jakiś tam obszar gospodarczy, doprowadza do tego, że mówi, albo pracujecie tam za tyle i tyle na godzinę, albo wcale nie pracujecie i koniec. A jest monopolistą w jakimś tam okręgu, na jakimś terenie, mogą mu podskoczyć. No, tak zwani wolnorynkowcy pytają, no właśnie na tym polega wolny rynek, ale to nie jest żaden wolny rynek. Monopol to jest zaprzeczenie wolnego rynku. Jakikolwiek monopol jest zaprzeczeniem wolnego rynku. Po prostu. Więc to trzeba brać pod uwagę te rzeczy. No, Adam Smith, ja to wielokrotnie mówiłem, no mówił to, co później encykliki kościelne, prawda, w końcu XIX stulecia jeszcze, że jeżeli robotnik nie zarabia tyle, że go stać na utrzymanie niepracującej żony i co najmniej dwójki dzieci, to będzie to koniec po prostu jego rodziny. To będzie koniec jego rodziny. Bo nie będzie odnawialności pokoleń, dzieci nie będą miały za co rodzin pozakładać i tak dalej, rozjadą się po świecie, jak to w Polsce w tej chwili mamy, nie? Dokładnie. I to Adam Smith mówił, ale o tym się nie mówi. Nie mówi. Dlaczego w centrum Adama Smitha o takich rzeczach nie mówią? Dlaczego? No bo handełę, prawda? I ciągle ten... Patrzcie, sprowadzanie wszystkiego do kwestii wolnego rynku, nie wolnej przedsiębiorczości. Ja nie jestem przeciwnikiem absolutnie wolności gospodarczej, co mi niektórzy przypisują. Absolutnie nieprawda. Tylko, że rzeczywistość gospodarcza nie ogranicza się do rynku. I nie wolno tym słowem rynek, takie słowo wytrych rynek, nie wolno obejmować wszystkiego. Mówię rynek sztuki, nawet rynek religii, pewien człowiek mówił rynek religii. Obrzydliwe słowo. Ja na rynek chodzę czasami, jak chcę coś kupić. Chodzę na rynek, ale dla mnie jest to miejsce obce, nie moje, prawda? Robię zakupy i wracam do domu. Do domu, prawda? Jeżeli ktoś moją taką czy inną działalność zechce określać mianem rynku, to niech sobie określa, tylko niech się ode mnie z daleka trzyma, prawda? Dlatego, że nie można redukować rzeczywistości do kwestii rynku. Rynek to kupno, sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem nie mówi się, dlaczego się nie mówi o przedsiębiorczości w Polsce, o produkcji w Polsce. Nie mówi się o tym, tylko handel, tym handlować, włączam komputer, wyskakuje mi handluj tym i tam, a ja nie chcę niczym handlować. Handluj tym, handluj tam, do diabła, a produkować, handlować tylko, prawda? To ja nie wiem, co za naród chcą z nas zrobić, żebyśmy się nie zajmowali żadną produkcją, żadną wytwórczością, tylko handlem. Przepraszam, się
Ale nie, to pan ma absolutną rację, że trzeba ludzi odzwyczaić od takiego myślenia po prostu, że człowiekowi coś tam się należy za to, że żyje. Za to, że żyje. Jeżeli ten człowiek odmawia uczestniczenia w pewnych rzeczach, to niech się wypcha. No na przykład weźmy zimę. Dajmy na to, weźmy zimę z śniegiem, wszystko zawalone i tak dalej, i tak dalej. I taki jeden z drugim, trzecim, kurczę, jak mu pan zaproponuje, żeby wziął łopatę i coś tam odśnieżył, to spojrzy jak na głupka, nie? Ale łapę wyciąga, żeby mu dać. No to ksiądz prałat Masłowski, taki numer kiedyś zrobił w kościele w Niebowzięcia na Świętej Marii Panny. Tam zima była taka, tam schody pozasypywało kościelne, no i tam takie przyszło takich dwóch tego, i żeby im dać. No to i powiedział, dobra, to ja wam dam tyle i tyle, weźcie łopaty i odśnieżcie to. To też się spojrzeli na niego jak tego i se poszli. No ale za trzy godziny wrócili. No a jakby ksiądz pan miał jeszcze dla nas tę propozycję, to... A potem codziennie mu odśnieżali. Tak. Ale na początku było to ciężkie oburzenie. Jak to my? My mamy odśnieżać? Tak. Niech miasto utonie w śniegu i tak dalej, ale osobnicy tacy przyjdą, prawda, no i... Kierowniku, niech kierownik nam pomoże, niech kierownik da na flaszkę, nie? No to tam pewnie od razu, jak chcesz być kierowniku, to wiadomo, że siedział, no bo w więzieniu nie wolno mówić inaczej o kierowniku, bo że szefie powiedzieć, że zabiją. Jeszcze chciałem zadać pytanie a propos kościoła, bo mieliśmy tutaj wykład stricte taki kościelny, no to jak pan oceniłby, bo mówiliśmy też o wyższości po niego podejścia naszej religii do osoby, pod względem tym, że my jesteśmy no, trochę niżsi od Boga, a inni są traktowani jako niewolnicy, to jak pan oceniłby umizgi Kościoła katolickiego do nachodźców? Dlatego, że wczoraj bodaj papież Franciszek właśnie wrzucił ich wszystkich do jednego worka, mówiąc, że oni są wszyscy pokrzywdzeni. I jak traktować właśnie katolickie umizgi do judaizmu w postaci dnia judaizmu w kościele katolickim? Dla mnie odpowiedź jest prosta. Albo. To znaczy albo Jezus, albo Mahomet. Jeżeli Jezus mówi, nie idzie do Ojca, jak tylko przeze mnie, prawda, no to cała reszta odpada. Jeżeli judaizm jest religią zbawczą, to po co Jezus? No po co? Więc dialogować? Nie. Trzeba nawracać, a nie dialogować na Boga. To tyle mam do powiedzenia. A co inni robią, to już mnie nie interesuje. Każdy przed Panem Bogiem za siebie odpowie. Tyle. Ja wiem jedno. A jak mówię, jeżeli ktokolwiek co innego mówi, jego sprawa, przyjdzie czas rąbać las, stanie przed Panem Bogiem i zda rachunek z tego, co mówi. Jeżeli przy okazji jeszcze z Judmi iluś tam maluczki, no to tym bardziej. Amen. Tyle. Chyba jasne wszystko. To dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję ojcu Krzysztofowi, dziękuję proboszczowi Arturowi, ojcowi Arturowi. Również dziękuję za przyjęcie zaproszenia naszemu prelegentowi, panu Janowi. Pan Marian chętnie przyjdzie, jak tylko się powołuje. Tak, to wtedy damy zaproszenia, zapraszamy na kolejne spotkania. Będziemy wysyłać zaproszenia internetem, jak dotychczas. No, pech, wirus panuje i chciał bardzo przyjść. A póki co mamy stronę na internecie, mamy stronę na argumenty, jak państwo piszecie na argumenty i piszecie Marian Miszalski, to wyskoczy właśnie ta książka i pan Marian tam będzie mówił właśnie o tej książce swojej, Żydowskie lobby polityczne w Polsce, to jest właśnie na YouTubie, ma w ciągu miesiąca.